Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić, kiedy widzieliśmy Cię przybyszem, przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię, kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Kiedy będziemy robić rachunek sumienia z tego fragmentu 25 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza, to warto przypomnieć sobie o tym, że to nie dotyczy tylko kogoś, kto gdzieś tam jest głodny, kto gdzieś tam jest spragniony, kto gdzieś jest tam przybyszem i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy, że to dotyczy każdej osoby. I ja wiem, że to może trudne do przyjęcia, ale prawda jest też taka, że ktoś, kto jest głodny, mieszka ze mną pod jednym dachem. I to może być tak, że ktoś jest chory pod dachem, który mieszka ze mną. Ktoś jest w więzieniu i mieszka pod moim dachem. Bardzo łatwo jest, nawet łatwo jest, bo będziemy dzisiaj też, prowadzimy już to wigilijne dzieło pomocy Caritas, i dość łatwo jest, powiedzmy sobie, jakąś cząstkę swojego uposażenia przeznaczyć na taki czy inny cel, żeby ktoś w moim imieniu właśnie działał właśnie według tych zasad Ewangelii. Przy czym pamiętajmy, że to jest coś bardzo dobrego. Ja nie chcę, broń Boże, tego pomniejszać. Ale pamiętajmy, że ci najbardziej głodni, ci najbardziej spragnieni, ci najbardziej nadzy są obok nas. I bardzo często są razem, tak jak mówię, pod jednym dachem jesteśmy. I bardzo często jesteśmy w stanie zauważyć to, że głodny jest jakiś ktoś, kto mieszka 1000 czy 5000 kilometrów ode mnie. Ale zapominam o tym, że może być ktoś, kto jest blisko mnie. I ta Ewangelia przede wszystkim domaga się oczywiście tego, byśmy zauważyli przede wszystkim najważniejsze te słowa, jakie Jezusa: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Co jest istotne w tym właśnie zdaniu?
Dobrze jest czynić dobrze dla drugiego człowieka, ale jeżeli ja jeszcze dołączę do tego argument taki i motywację taką, że robię to ze względu na Pana Jezusa, to robię to właśnie dlatego, w imię tego, o co mnie prosi Pan Jezus. Proszę zauważyć, jak wielu ludzi jest naprawdę bardzo głodnych naszego, mojego, Twojego przebaczenia. Nie jesteśmy skorzy w tym. A jeśli ja przebaczam komuś, swojemu winowajcy, ja już nie mówię, ktoś to nie jest winny, ale jeżeli ja przebaczam swojemu winowajcy, to ja nie działam tak, jak Pan Jezus chce, to właśnie wtedy mnie Pan Jezus zaprasza. Słuchaj, ten człowiek jest spragniony Twojego przebaczenia. I tak dalej, i tak dalej. Każdy z nas niech robi rachunek sumienia w tej materii, bo dobrze jest właśnie, tak jak mówię, pomagać innym na odległość pięknie, ale naprawdę pamiętajmy, że ta Ewangelia dotyczy każdej, każdego z nas i nie możemy jej sprowadzić tylko i wyłącznie do jedzenia, picia, przyjęcia, nakarmienia. Naprawdę nie możemy tego sprowadzić, tej Ewangelii, tylko do takiego wymiaru. Pamiętajmy, że ten wymiar jest o wiele głębszy. A jaki jest wymiar Królestwa Pana Jezusa? No i dzisiejsze, zwłaszcza drugie czytanie, o tym bardzo jasno mówi. Tym największym przeciwnikiem Jezusa Chrystusa był i jest szatan. O tym, że tak jest, to dzisiejsza Ewangelia nam bardzo jasno mówi. Proszę pamiętać, że to Pan Jezus mówi te słowa dzisiejszej Ewangelii. Idźcie przeklęci w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Ja się mam nadzieję, że nikogo nie przestraszę i nie zamierzam przestraszyć ani diabłem, ani jego aniołom. Natomiast wielokrotnie już tutaj mówiłem, nie będziemy się nimi zajmować. Współczesna kultura robi z tego taki wielki zgiełk, że w większości wypadków jest wiele rzeczy nieprawdziwych i doprowadzających człowieka do tego, że człowiek zaczyna traktować takiego diabła jak diabełka na jasełkach. Najlepiej, żeby miał czerwone rogi i najlepiej, żeby miał długi ogon. Tak nie jest. Jest to bardzo realny przeciwnik samego Boga Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I niestety to nie wymyślone jakieś rzeczy, tylko bardzo konkretny człowiek, który przychodzi do Jezusa Chrystusa w imię złego i co robi z Jezusem? Zabija go. To człowiek zabija, oczywiście podpuszczony przez szatana. Człowiek zabija Jezusa Chrystusa i gdyby był zwykłym człowiekiem, to by się na tym zakończyła historia zbawienia. Właściwie nie zbawienia, potępienia. To jest prawdziwy Bóg i człowiek. I dlatego też święty Paweł mówi, na zakończenie tego całego świata będzie pokonana ostatecznie śmierć. Już poniekąd uczestniczymy w tym. Dlaczego? Bo kiedy tutaj przyjmujemy Pana Jezusa, przyjmujemy, kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne. Czyli uczestniczymy już w tym zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jest to coś przepięknego i wspaniałego i doceniajmy to, że to jest wielki dar, kiedy człowiek może przyjąć Pana Jezusa i może powiedzieć tak, Jezu, wprawdzie jedną nogą jestem jeszcze tutaj na ziemi, ale tą drugą już jestem w niebie. Tak. Taka jest rzeczywistość naszej wiary. I pewnie wielu ludzi, którzy tutaj teraz mnie słuchają, myślą sobie tak, no księdzu to tak fajnie powiedzieć, że prawda, jedną nogą tu, drugą tam. To nie jest tylko kwestia takiego fajnego mówienia. To jest kwestia wiary. No jak ksiądz może nam tutaj zarzucać brak wiary? Moi drodzy, chyba jest tak, że w tej chwili to, co jest najtrudniejsze dla wielu ludzi, to jest kwestia wiary. Prostego, zwykłego aktu uwierzyć. Moja siostrzenica wierzyła, można powiedzieć, nawet widziała swoją babcię,
która mówiła jej: nie dotykaj tego piekarnika, bo się skaleczysz. Co zrobiła? Nie wierzyła, nie zaufała swojej babci i sparzyła się. I boję się, że wielu ludzi dzisiaj w Kościele także, wśród was, którzy tutaj jesteście, właśnie tak postępuje. Musisz się dopiero sparzyć, żeby wiedzieć, że ta wiara naprawdę ci może pomóc naprawdę istnieć na tym świecie, mało tego, istnieć także i w wieczności. To trzeba się koniecznie parzyć na własnych błędach? To naprawdę nie warto zaufać Panu Bogu? Nie warto? I boję się, że właśnie tak jest troszeczkę z naszą wiarą i z tym, co robimy w naszym sercu. Więc proszę was, abyście dzisiaj także w tym uroczystość właśnie Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, odnowili w swoim sercu akt wiary i zadali sobie to pytanie, czy ja wierzę w to, że On może pokonać moją śmierć. Czy ja wierzę w to? To nie jest czas zmartwychwstania i Wielkanocy, ale to jest czas Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. I można go umieścić gdzieś nawet bardzo wysoko i pięknie, ładnie w takim czy innym wizerunku. Tylko czy o to chodzi? Więc zapytajmy się siebie tak bardzo, bardzo serdecznie i z miłością, czy ja wierzę w Jezusa i czy ja wierzę Jezusowi. To naprawdę jest bardzo ważne. Za chwilę będziemy to publicznie także mówić podczas sakramentu Chrztu Świętego. Kapłan w imieniu Kościoła zada pytanie najpierw o zło, czy po pierwsze, czy wierzymy i czy chcemy to odrzucić, wyrzec się, a potem, czy wierzymy. Pamiętajmy, że to odnowienie, za każdym razem, kiedy odnawiasz, czy wierzysz w Boga Ojca, Syna Bożego, czy wierzysz w Kościół, bo wiadomo, że chodzi o Kościół, którym są sakramenty święte. Czy wierzysz w ten jeden święty, powszechny i apostolski Kościół? I to są bardzo ważne słowa. Ja wiem, że czasami może tak gdzieś przelatujemy, zresztą jak nad wieloma słowami przelatujemy w naszym życiu, ale pamiętajmy, i dlatego ja bardzo często zwracam na to uwagę do rodziców i rodziców chrzestnych. Słuchajcie, to jest bardzo ważny moment, bo Kościół, widząc waszą wiarę, wyznanie waszej wiary, udziela chrztu. Można powiedzieć, że to dziecko ma w tym momencie tyle wiary, ile ty, rodzicu, ojcze, matko, chrzestny masz. Tak to jest. Bo dzięki waszej wierze chrzcimy to dziecko. Bo jeśli nie byłoby tej wiary, no to zostaje nam tylko wiara właśnie nas tutaj, wspólnoty. Dlatego też chcemy trwać przy Panu Jezusie. Niech Matka Najświętsza będzie naszą opiekunką, by w tym, kiedy będziemy składać to wyznanie wiary, wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary, byśmy zrobili to naprawdę z wielką ochotą, wiarą w to, że On naprawdę jest Królem nie tylko na dzisiaj, tu, teraz. Wiemy, że są też takie, to już tylko po skryptum, są takie ruchy w tej chwili w Polsce także, że koniecznie uczynić Jezusa Chrystusa Królem Polski. Jak sprowadzimy Go do Króla Polskiego, no to co? To już królem Czech nie będzie? A z Niemcami co? A z Rosją co? Pamiętajmy, że nie możemy Pana Jezusa sprowadzić do jakiegoś państwa. On jest królem wszechświata. A to, że czy on będzie królem Polski, to będzie zależało ode mnie, od ciebie, bo w moim postępowaniu, jeśli on będzie królem Polski i będę postępował dobrze, to on rzeczywiście będzie królem Polski. A jeśli coś z tego, że będę mówił piękne, ładne słowa, a jeśli nie będę wypełniał, to co mi z tego? Więc walczmy o królowanie Jezusa Chrystusa w naszym sercu. Z taką dzisiejszą myślą: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście.